Najlepszy na świecie profesor in... Pro... procesor chyba Interduo. Nie, ja mam i7-8700K. Dobra, chodźmy boczkiem. Nie chcemy iść przez środek. Jesteśmy Ghostface'em. Chcemy być Stalki Boyem troszkę. No gdzie mnie tu wypatrują? Na ty, ty, ziemniaku, ty. Nie diabło... Nie diabłem. Nie diabnąłem Billa, bo mamy go wystalkowanego na dosyć... Ojojojojoj, Kej, tu, co ci się stało? Mamy Billa wystalkowanego w dosyć dużym progresie, a Kate'a w znacznie mniejszym, więc poszedłem za Kate. Oni niestety już mi jednego gena skręcili. No ale cóż. Adept Myersa był już? Tak, na Myersie już mam adepta. Żart hehe z tym procesorem, okej. Dobra, idziemy tu za budynek. I teraz możemy włączyć Night Shrouda, bo inaczej nas Kate'a wystalkuje. O, 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 co to za ściąganie? Where are you? Dobra, jak wy tak szybko geny robicie, to ja sobie pozwolę zrobić tak. Ile będzie już za 45 minut? Spoczko. Z tego co widzę, te same fajne niki ostatnio dostajesz, najlepsze. Żadnego adepta zrobić, trzeba trafiać na ziemniaki albo ciężko będzie. No niestety. Jednego zrobili, aby... Dobra, panie Dwightie. Czy uda mi się pana wystalkować? O, jest blisko. Jest blisko. Najsu, dobra. On patrzy za siebie. Nie mam czasu bronić tego gena, bo muszę pójść za Dwightem. Mam nadzieję, że mi się opłaci. Specjalnie się odsunąłem od tej palety, żeby nie dostać stuna. Panie Dwightie, come to me. Przypał, no, ja go nie dziabnę. No, fajnie, że pali palety, ale ja nie jestem w stanie go dziabnąć. No, przypał. Ktoś tu gena kręci? Pójdę za tobą, bo tak mega dobrze geny kręcicie, że to głowa mała. Może być też pan Bill. Fajnie, że wy wszyscy idziecie wężykiem. Mnie to ani trochę nie przeszkadza. Jakieś tryhardy trafiłem. Aby więcej mocniej bić surwy, co? Zgubiłem niestety Kate. A Bill zaraz się jakoś się nazywał ten event. No, lipa. Lipa. Muszę Kate znaleźć. Ale już widzę, że z tego meczu nic nie będzie, bo nie wiem, czy to Timek nie jest. Ten wąs. Pecha masz co do stalku? Weź przestań, no. Strasznie. Oni się ciągle nadstawiają za siebie. To jest głowa mała. Dobra. Najlepszy DBD player wrócił.
Nie jestem najlepszym BBD playerem, chyba że mówisz tak o sobie. No chodźmy za tym Billem, ale ja muszę Kate znaleźć. Co dzisiaj biednemu dzwonkowi na Gideonie zrobiłam? Skrzywdziłaś dzwonka. Mam pytanie, czy Leatherface jest fajny? Jest bardzo fajny. Jest bardzo fajny, jest przyjemny do grania, tylko trzeba się nauczyć omijać obiekty nim. Dała dzwonkowi pod... Jezu. 5 genów wykręciłam, taka lupa. Jak mogłaś? Killerzy też mają uczucia! Też chcą wygrywać! Kto mnie tu zobaczył? Kate. Za wcześnie ta latarka? Ja muszę za tobą pójść. Naprawdę, muszę za tobą pójść. Bo... ty masz ostatni haczek. Spojrzałem na czat i on zgubił. Dzwonek będzie miał depresję? No. Nie no, jeśli Surf potrafi wykręcać killera przez 5 genów, no to coś jest nie tak, nie? Albo nie powinien dostawać takich graczy na siebie, albo coś z tą grą trzeba zrobić. Buba is buba, buba is always fun? Tak jest, dokładnie tak, Adi. Dobra, 2 geny. Chodźmy tutaj, skopię tego gena i pójdę za panem Dwightem. Czy ty naprawdę, debilu, masz hedona? Jak ja no nienawidzę takich toksików, bez kitu. Ojojoj, kurde, jakbym miał save the besta, ale nie ten killer. Jakbym miał save the besta, to bym go dziabnął drugi raz, zdążyłbym. Dobra, kurde, i lupa w lupę, nie? To jest najlepsze w DBD-ach, że możesz być nie wiadomo jak dobrym killerem, ale Surf zawsze będzie miał dwie lupy obok siebie, albo więcej. Dwight i Szafka, najlepsze połączenie. No, fajne połączenie, nie? Tylko szkoda, że Behavior dodaje perki, na których killer nie ma kontry, nie? Jeśli teraz dorwiemy Dwighta, to może uda się wygrać ten mecz. Wydaje mi się, że... Aha. Oh yeah, dzień dobry. To był piękny skok wiary. Bardzo mi się podobał. I zużyliście chyba wszystkie palety na środku. Dead Heart? Nope. Dodadzą mu drugą pułapkę na start bez dodatku. Tak, tak, Trapper dostanie w końcu buffa, na którego czekaliśmy już chyba od 2 lat. Assassin's Creed. Trochę tak. Tam gena skręcili. Bardzo mi się to nie podoba, aczkolwiek widzę pana Dwighta, a to mi się podoba. Dzień dobry. Nie ma takich hedonów. Od 2 lat nice behavior? Niestety. A ty masz dopiero drugi hak. Kurde. Ktoś idzie po Anhooka i ja, szczerze mówiąc, prawdopodobnie Dwight ma DS-a, patrząc po tym, jak gra. Ty mały zgredzie. Dorwę cię. DS-a też pewnie masz?
nie dał się. Tym razem się nie dał. Leżeć, tu mamy włas. Czy ty masz DS-a? Jaka mapa była od Ghostface'a? Nie było mapy do Ghostface'a. Powiem ci tak, Dwight. Stuneluję cię za to, że grasz z Toxic Perkami. Naprawdę. Nie wypuszczę cię z tego meczu za to, że grasz w ten sposób. I tak był tunelowany, ale tunel mu się należy... Raz mu się należał za Hedona, a dwa mu się należy za DS-a. Było wyczekać? Niby tak, ale wiesz... Dał mi tunelikantę. Nie, ja po prostu nie lubię, jak surf ma perki, których ja jako killer nie mogę skontrować. Albo nie mogę ich skontrować w, że tak to ujmę, dobry sposób. Bo żeby skontrować DS-a, to ja muszę zostawić typa na ziemi na minutę. W tym czasie mogą mi trzy geny wykręcić. Oj. Dobra. No chodźmy za tą Claire. Może coś jeszcze wyjdzie z tego meczu. Żeby skontrować Hedona, to ja muszę zbaitować szafkę. A żeby skontrować DS-a plus Hedona, to ja nie mam żadnej kontry, nie? Wyjdzie Alsów przez bramę. No jaja was bolą. Pobite gary, na czat patrzyłem. Nawet na czat nie można sobie popatrzeć, bo zawsze przyjdzie jakiś taki Bill ze swoim flashbangiem i będzie zgrywał bohatera. Czy ty, debilu, masz same toxic perki? Co za... Leżeć! Bill to debil? Znaczy, wiesz, korzysta z perków, z których tak naprawdę może korzystać, nie? Co nie zmienia faktu, że... No ja jako człowiek, który wiem, że ta gra nie ma balansu, ja nie korzystam z takich perków, no. Bo wiem, że killer ma ciężej, po prostu. Jak mi się podstawiła tempa? Co za... Chciałem zeslagować Billa, a ta mi się podstawia. Co za toxic match. Leżeć. Tamten już do włazu idzie. Leżeć. Nie wiem, czy masz DS-a, czy nie. Ale... Pamiętam, że gdzieś właz widziałem. Tak, tutaj. Więc ja go najpierw zamknę, a potem do ciebie pójdę, bo ty możesz mieć DS-a. Niech się wykrwawi. Nie, nie, nie. Ja go powieszę dla adepta. Mógł mieć adrenalinę? Mógł, ale... gdyby miał jeszcze aktywnego DS-a, a wiedziałby, gdzie jest włas, to ja miałem przegraną grę. A w ten sposób, nawet jeśli miałby tę adrenalinę, bramy były tu i tu. Nie dałby rady ich otworzyć.